moje przeczucie. Moje przeczucie to moje przeczucie, nie? Nie wiem, czy to jakieś zwierzę albo coś. Chuj, może nic nie będzie, nie? Ale a jakieś kurwa przeczucie, wiecie. Bez kitu takim jakoś dziwnie na tym. Ty, no coś kurwa leży, patrzcie. Czułem kurde coś. Co to jest? Ojo, jeżyk biedny. Biedny mały jeżyk. Słuchajcie, no miałem kurwa jakieś takie przeczucie. Jechałem. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja mam taką jazdę. Nie wiem, czy mnie widać, nie? Ale czasami mam tak, że tak jakby kurwa déjà vu wcześniej jeszcze, że coś się wydarzy i nie umiem tego określić, czy to kurwa mózg, jakoś tam recept, chuj wie jak to jest, ale nieraz tak mam i zobaczcie, wyobraziłem sobie, że coś mi przebiega przez drogę i kurwa leżał jeżyk, no. Ale jazda, nie? Jak to kobieca intuicja, albo szósty zmysł. O, ale tutaj fajnie zrobili. Słuchajcie, jutro mam taki pomysł, że będę jeździł po miejscach, gdzie się uczyłem, gdzie... Tutaj nawet wam pokażę, gdzie bzykałem pierwszy raz. Bo nawet pamiętam dokładnie. Ciekawe, czy to miejsce jeszcze istnieje tam. Bo na przykład tu jestem teraz, patrzę w miejsce, bo ja się bardzo blisko bagien wychowywałem. No dziwne, może dlatego mam sentyment do wody, nie, ale blisko jeziora też dlatego mam sentyment do wody, ale blisko bagien i co tam były za jazdy, a teraz zrobili tam taki parczek. Jutro idę zobaczyć, bo prawdopodobnie zajebiście jest, nie? No. Dobra, tak sobie nagrałem filmik, bo miałem przeczucie. Możecie napisać o swoich przeczuciach, nie, jakie mieliście jazdy, bo... O kurde, jakie fajne. Ty, zajebiście tu jest. A tu były, kurwa, bagna zwykłe. Fajnie, tam ktoś coś pozytywnego napisze, zostawi suba. O, już mi jakiś tuberzy, kurwa, się zrobiłem. Dzwoneczek naciśnijcie, jeżeli macie suba czerwonego, zróbcie na siwy. No, i przekażcie swoim znajomym. I łapka do góry. No. Jo. Pozdrawiam.